Szczęść Boże, witam i serdecznie pozdrawiam, kochani. Razem ze mną dzisiaj w minutce dla dzieci jest Szymon Wieszala. Szymon, możesz się przywitać wszystkimi dzieciaczkami i wszystkimi dorosłymi. Cześć, jestem Szymon Wieszala. O, Szymon, do której klas chodzisz? Do piątej. Świetnie, ale Szymon w naszym kościele w Winowie w parafii jest też mini... Ministrantem. Ministrantem. Od ilu lat, Szymon? Od... 3 albo 4. Muszę wam powiedzieć, że był taki rok, kiedy Szymon zdobył naprawdę pierwszą nagrodę za solidność, za pilność i za zaangażowanie. Nie, Szymon? Tak. Kochani, ta dzisiejsza minutka dla dzieci jest pierwszą. Otóż razem z Szymonem chcemy się dzisiaj z wami podzielić tym, o czym jest niedzielna Ewangelia z niedzieli Bożego Miłosierdzia. Już zbadaliśmy z Szymonem, że to jest Ewangelia świętego Jana, rozdział 20. Szymon, ja tylko podpowiem o tym, że ona się rozpoczyna od tego, że w pierwszy dzień tygodnia, czyli w niedzielę zmartwychwstania, czyli mamy doświadczenie tego, że była Wielka Sobota, w Wielki Piątek Pan Jezus umarł, uczniowie byli we wieczerniku, sami, wystraszeni i wtedy co się wydarzyło? Pan Jezus przyszedł do nich i powiedział: pokój wam. Szymon, byli wszyscy tam apostołowie, czyli brakowało kogoś? Brakowało Tomasza świętego. I jak zareagował Tomasz, jak inni apostołowie mu powiedzieli: słuchaj, Tomasz, był z nami Pan Jezus, przyszedł do nas, widzieliśmy Go, spotkaliśmy Go. Po prostu nie wierzył w Im. Szymon, pamiętasz, że jest taki apostoł, którego my nazywamy Tomasz Niewierny. Nie? Tak. I to jest właśnie Ewangelia o tym Tomaszu. Ale, kochani, ewangelista Jan pisze, że za tydzień, po 8 dniach, kiedy uczniowie byli razem i razem z nimi był Tomasz, wtedy też przyszedł Pan Jezus i co im powiedział? Też pokój wam. Pokój wam. Ale wtedy jeszcze Pan Jezus zaczął rozmawiać z Tomaszem. Kojarzysz? Tak. Co powiedział? Jak wyglądała ta rozmowa z nim? No, że Tomasz nie wierzył i musiał dotknąć bok jego, żeby uwierzyć, że to jest Pan Jezus. I Pan Jezus powiedział, żeby dotknął jego boku. I Tomasz to zrobił, czy nie zrobił? Zrobił. Zrobił? Słuchajcie, my chyba musi każdy z was zobaczyć, bo my mamy z Szymonem lekko podzielone zdania. Szymon mówi, że Tomasz dotknął tam w boku Pana Jezusa, wsadził rękę czy palec do jego boku. Mnie się wydaje, że nie, ale czy tak było? Nie mam pojęcia. Zerknijcie, 20 rozdział, albo inaczej, słuchajcie uważnie Ewangelii niedzielnej, jak będziecie na Eucharystii, na mszy świętej. Ale jeszcze jedno zdanie chciałbym jakby wyciągnąć, wydobyć od Szymona, bo na koniec Ewangelii Pan Jezus powiedział do Tomasza co? Błogosławieni, którzy... Błogosławieni, którzy nie widzieli, uwierzyli. A uwierzyli. Kochani, życzę wam, żeby ta nasza rozmowa z Szymonem poprowadziła was i was trochę, nie wiem, otworzyła wasze serca i myśli, abyście, jak będziecie na mszy świętej u siebie w kościele, uważniej tej Ewangelii słuchali. Kończąc, zadam jeszcze te pytanie, na które żeśmy się tam lekko z Szymonem, no nie tyle pokłócili, ale mamy rozbieżne zdania, bo nie wiemy, czy Tomasz włożył palec w bok Pana Jezusa, czy nie? I czym zakończyła się ta dzisiejsza Ewangelia? Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Machamy do wszystkich dzieci, machamy do rodziców. Kochani, jak możecie, udostępnijcie to na różne sposoby. I chciałbym powiedzieć, że będziemy czasem z Szymonem, czasem z innymi chłopakami, z innymi dziewczynkami nagrywać minutki dla dzieci i one zawsze będą się ukazywać w soboty przed niedzielą. Pozdrawiam was i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Szczęść Boże!